Cześć, siema, z tej strony MC Patryk 1995. Tak jak możecie zauważyć, jest kolejny odcineczek serii Zagrajmy w co? Dead Space Mass Effect 2. Tak, otworzymy to. Oj, jak ja dawno w Mass Effecta nie grałem. Ratowaliśmy już Archenioła? Doktorka nie ratowaliśmy. Okej. Okay. Dopiero teraz. Dobra, nieważne. Kurde, mogę przecież wyjść normalnie. Ja jestem głupi, da się to ominąć? O, da się. Ja jestem głupi, no nie moja wina. Bo. Ładowar. No dobra, nieważne. Nieważne. Tak. To teraz będziemy ratowali tego doktorka, nie? Już. Aha, skład. Kurde, teraz go nie wezmę. Z tegoż powodu, iż... A, chociaż wezmę go. Wezmę. Już. Aha, mamy 4 punkty. Dobra, to na amunicję zapalającą. Garus. O. Amunicja Inferno bijać. Epic, so epic. Ty masz 10. No to tak, trujański rebeliant na pewno. Dawaj ten strzał wstrząsowy. To, no, tak, żeby, no. Ty, skarbie, dostaniesz odkształcanie. Okej. Wyjdź. Przyjmuję doniesienie o kwarantannie w slumsach, gdzie dr Morlin Solus prowadzi klinikę. Spodziewa się oporu na stacji transportowej. Wyszukałam też raporty na temat Archanioła. Rozmaite grupy najemników uważają, że nie żyje. To mi pasuje. No, puść mnie! Okej, okay, jeszcze szybko polecimy do tej całej Arii, żeby dać jej ten, coś tam znaleźliśmy dla niej. Do jakiejś beach party. Grizzly. Czego potrzebujesz? Ten datapad należał do jednego z najemników ścigających Archanioła. Ty miałaś być następna. Pokaż. A. Ciekawe. Wyjaśni mi ktoś, jak taka informacja pozostała niezauważona? Zajmę się tym. Dziękuję za ostrzeżenie, Shepard. Będę musiała zrobić porządki w swojej organizacji. Dzięki. Może tu jeszcze wrócę. Tak, zrób. Okej, doświadczenie dostaliśmy, o co to jest bardzo ważne. Dobra, nie chcę roboty. Nie chcę quest. Chcę normalnie, czysto przejść. Gramy do tego pancerzy krwawych. Nie, w pancerzy krwawych smoków, więc. No, puść mnie! No tak, tędy, nie? Czekajcie, M. No, tędy. Nie, nie tędy. Gdzie to było? Aha, tędy. Okej, dobra, to dobrze idę. No, otwieraj się. Okej. Kwarantanna. Nie ma sensu narzekać, człowieku. Kazałem ci się stąd wynosić. Przez zarazę cały obszar objęto kwarantanną. Nikt nie wejdzie. Jestem człowiekiem, ty ośle. Ludzie nie chorują. Pozwól mi zabrać moje rzeczy, zanim szabrownicy się do nich dobiorą. Ta choroba atakuje wszystkie inne rasy. Nie będziemy ryzykować. Nikt nie wchodzi, dopóki zaraza się nie skończy. W slumsach mieszka pewien salarianin, niejaki Mordin.
Mordin Solus. Muszę go tam znaleźć. Doktor, ten szaleniec kilka miesięcy temu otworzył w dzielnicy klinikę. Błękitnym słońcom zrzedły miny, kiedy się wprowadził. Podobno Mordin próbuje zwalczyć zarazę. Życzę mu powodzenia, ale ten obszar pozostanie zamknięty. Mamy rozkaz czekać, aż zaraza albo błękitne słońca wszystkich zabiją, a potem wejść i posprzątać. Słuchaj, będziecie tu siedzieć do końca kwarantanny. To się może ciągnąć tygodniami. Ten problem trzeba jak najszybciej rozwiązać. Tym się zajmuję. Rozwiązywaniem problemów. Wpuść mnie, a doprowadzę tę dzielnicę do porządku. Jeśli uważasz, że coś poradzisz, proszę bardzo. Kwarantanna jest głównie po to, żeby nie wypuszczać zarażonych. Dam znać przez radio, że wchodzisz. Zaraz. Mnie zatrzymujesz, a ich nie? Ty sukinsynu. Pani nie ma granatnika. Żegnam. Kwarantanna z powodu zarazy zabijającej turian. Czemu nigdy nie odwiedzamy żadnych miłych miejsc? Bezpieczniej wziąć zespół, który jest odporny na zarazę. To twój wybór, Shepard. Jeśli mnie potrzebujesz, żaden kaszel mnie nie powstrzyma. Chyba jednak go nie weźmiemy. Chociaż jak wcześniej grałem, to go wziąłem. I nie umarł. Ale znając życie, teraz będę miał pecha nagrywając, dlatego wezmę inną osobę. Weźmiemy właśnie Mirandę i weźmiemy może Jack. Akceptuj. Nie będę narożał Turianina. Jak mi Turianin umrze, to aby raz. Wreszcie trochę strzelam. A, gdzie mam iść teraz? Okej, tam. Głupio tą mapkę zrobili. Tej minimapki w ogóle, znaczy no minimapkę. Nie strzelać. Wolno im wejść. Z niej w ogóle nic nie wynika. Gdzie jest stacja medyczna? A tu. I tak to mi nic nie da. O, kredyty da. A, w sumie dobry i kredyt. A we frankach? Błękitne słońca i worcze strzelają do wszystkiego, co się rusza. Zauważyli nas! Nie, serio? Doskonale! No to leci. Zapachu zwęglonego ciała nie da się zapomnieć. Pewnie próbują powstrzymać rozwój zarazy. Człowiek, mogłem się domyślić. Oj, jest. Nie dość, że zaraziliście nas tym paskudztwem, to nawet nie poczekacie, aż umrę, żeby rozkraść mój dobytek. Zero przyzwoitości. Mogę coś dla ciebie zrobić? Odejdź ode mnie, człowieku. Twoja rasa dość już zrobiła. To sprawka waszej zarazy. Twoja udawana litość jest ostateczną zniewagą. Szukam Mordina Solusa. Ludzie szukający miłośnika ludzi. Mam nadzieję, że worcze spalą Mordina i jego klinikę na popiół. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję... Trzymaj się. To cię nie wyleczy z zarazy, ale może trochę pomóc. Pomogłeś mi. Czemu? Po to tu jestem. Nie wiem, czy znajdę lek na tę zarazę, ale postaram się. Twoje słowa brzmią szczerze. Może to przez gorączkę, ale faktycznie, co mam do stracenia? Co chcesz wiedzieć? Kiedy znajdę Mordina, powiem mu o tobie. Jeśli ma lekarstwo, dopilnuję, żeby ktoś ci je dostarczył. Dziękuję. Zostało mi niewiele czasu, ale dałeś mi iskierkę nadziei, która rozświetli mrok moich ostatnich chwil. Nie chcę umierać. Nieważne, jak jest Mordin.
Okej, to ja tu robię cięcie.